Trochę napumpowało. Sam? Okej, zamknij. Dobra. Musisz robić wolne ciężary. No akurat ja w niektórych po prostu nie mogę. To nie jest tak, że ja nie chcę. Ja bym z miłą chęcią porobił wyciskanie na płaskiej. Z miłą chęcią, bo lubiłem kiedyś to ćwiczenie, ale nijak się nie przekładało. Na tej zasadzie, że no ten obojczyk mi tak ucieka, że no nie mogę. Słuchajcie, tak jak mówiłem wam, już od dawna miałem pomysł, żeby zapraszać do odcinków perełki polskiej kulturystyki. Dzisiaj z Wrocławia przyjechaliśmy do Białegostoku, żeby zrobić trening z jednym z największych polskich kulturystów. Jest z nami Dawid Czechowicz i dzisiaj będziemy robić trening push na jego zasadach. Dzień dobry, cześć, hej, siema. Zrobimy dzisiaj sobie push i zaczniemy od ukochanego Smitha, znienawidzonego przez większość, ale dlaczego? No bo ja mam problem ten z obojczykiem, już niejednokrotnie mówiłem, że miałem go wybitego i mogę sobie zapomnieć o wyciskaniu na skosie dodatnim typowym, ale czy tak czy siak potem jeszcze coś z wolnych dojdzie, żebyśmy nie było, że jakie to te kulturysty nie są sprawne. Dokładnie. No właściwie są niesprawne. Oczywiście. Także zaczynamy. Uważasz, że wyjazdy pomagają ci, czy nie rozbijają ci rutyny? Na pewno nie. Nie, ale ja też podchodzę do tego z perspektywy mindsetu. Wiesz, jeżeli ja dzisiaj zrobię z tobą trening i jakby poznam twoje podejście do tego, a wiem, że ono jest mega fajne, no to przez kolejne 3 dni będę jeszcze bardziej zmotywowany, żeby robić, wiesz, więcej, nie? No 20. 20. O kurczę, 140. 140. Już się robi. Już się robi ciekawie. Też ja nie robię, wiesz, zauważyłem co do klatki, jak robię pełny wyprost, ja mam tak długie łapska, okay, no że tak. Cały mi triceps przyjmie. Okay. Więc wiesz, nie chcę też robić pełnego w 100% wyprostu, bo wiem, że tracę. No, no. Ale to też jest na zasadzie, no, dla każdego co innego. Oczywiście. Jak współpracujesz tak samo z Wolverem, by ci powiedział, ty stary, masz prawie 1,80 m, łapy masz dłuższe niż nogi prawie, no to myśl. Dokładnie. Opa, dobra. Luźno. Okej. Okej. Yes. Yes. Dwa, dawaj, trzy, dawaj, cztery, dawaj, pięć, dawaj, tak jest, Bożesz, kurwa, to już są duże. Ja nigdy nie byłem i nie będę mocnym wyciskaczem, ale staram się, żeby to było już to pierwsze ćwiczenie takie naprawdę, ale też to zależy jak u kogo, bo u niektórych, jeżeli na pierwszym zajedziesz cun, no to już jest ciężko i mocno. Tak. Hop, dawaj, hop, góra, dwa, tam, hop, trzy, sam, czy jeden, sam, okej, okay, odłóż. Nie pchnij na moc. Teraz robimy takie amerykańskie cięcie. Widzicie? Zajebisty prezent dostałem. W ogóle powiecie zaraz, że rewia mody, ale no, dostałem taki prezent, więc muszę się pochwalić. Dziękuję ci bardzo. Nie ma sprawy, przyjemność a po mojej stronie. Na szczęście mam wielki plecak, także idzie do plecaka. Win zajebiste day. Naklejki są. Win the day. No excuses. Jazda.
Raz. Dwa. Dawaj. Trzy. Jazda. Cztery. Dawaj. Pięć. Dawaj. Sześć. Jazda. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Siedem. Mamy. Osiem. Mamy. Dziewięć. Dawaj. Dziesięć. Jest. Jeszcze spokojnie, jeszcze spokojnie. Jest. Mamy. Dawaj. Lekkie cardio. Dobra, wjeżdżam w to od razu. Tak, nie ma co robić przerwy już. Pogadaliśmy to od początku. Tak jest. Tak jest. Zwolnij troszeczkę, nie odbijaj. I góra. Tak jest. Pięknie. Dawaj, jeszcze dwa. Raz. Sam. I jeszcze jeden. Pomógł lekko. Sam. Okej, okay, zamknij. Dobra. Ładnie siadło, zostaniemy. Wiesz, zrobiliśmy dużo. 10 plus. Także. Można spokojnie dostać. Tak, trzeba zostać na jeszcze. Bo nie ma sensu zmniejszać. Też czasami, wiesz, technika, technika. Okej, technika techniką. Ma być dobra, ale ja zawsze przekazuję jedno, że ten, co będzie ćwiczył mega intensywnie, zwierzęco, to i tak zajdzie dalej. Dobra, jazda, Dawid. Sam powiedz, kiedy mam pomóc. Dwa, dawaj, trzy, dawaj, cztery, pięknie, jazda. Pięć, to jest to. Sześć, tak. Siedem, tak. Osiem, tak, dawaj. Tak jest. Jeszcze dwa. Siedem. Nie odrywaj dupy. Sam. Okej, okay. Zamykamy. Super. Pomóc zrzucić? Okej. Okay. No faktycznie te cycki masz spore. Fajnie się tak napinają. Mój niestety newralgiczny punkt. Klatka? Tak. Znaczy, już jest lepiej, ale jeszcze wiesz. Znaczy, to też takie gadanie. Bo za każdym razem będzie mało. No oczywiście, nigdy nie będzie. Wiesz, nawet jakbym pewnie, nawet założę się, czemu Roni poszedł w tym kierunku. W tej takiej ekstremalnej wiesz, już. Takiej już aż za dużym. No cały czas bo myślał, że musi poprawić. No. Żeby on trzymał ten z 2001 roku. To by Cutler go nie wypierdolał. No właśnie. Znaczy ciężko by było, ale też weź utrzymaj. Trzy. Dawaj. Cztery. Dawaj. Pięć. Dawaj. Sześć. Dawaj. Osiem. Dawaj. Jak coś to na podłogę. Spokojnie. Dwa na raz zarzucę, wiesz? Tak. Mam. Dobra. I tam, hop. Dwa. Hop. Trzy. Hop. Raz. Hop. Sam. Raz. Zaszła do piątek. Dawaj, lekko pomogę. Okej. Jest. Dobra, rzucisz? Mam, tak. Dobra. No, mówię, nie w tym przypadku lepiej czasami rzucić niż ryzykować na nerwanie. Tak. I to też nie jest, wiecie, na zasadzie mu niektórzy pierdolni wycisną i rzucą tak. To jest na zasadzie, żeby. To jest ten ruch, który nie do końca już jest skontrolowany, nie? I. Tak, odłożyć, a nie pierdolnąć. Z dwóch metrów. Bo dokładnie. Czasami widzę, widziałem niejednokrotnie coś takiego, że jeszcze jakby wyrzucali do góry i rzucali, no to już jest takie chamskie. Szczególnie, że. No to jest publiczna siłownia. No, oczywiście, wolno ci, Tomku, w swoim domku. Ja na przykład stawałem tak. Okej. Okay, do okay, sędziów. Okay. A to jest błąd. Masz stawać. Otwarty, nie? Widzisz, jak, o ile jestem większy? Tak. Jak tak staję, a tak. Tak niby wydaje się, że krągły, ale. No. To jest duża różnica, jak ktoś wysoki. No właśnie, ty zaczyna masz się zmniejszać. Na kulturze jesteś bardzo wysoki też, nie? O kurwa, tak, nie. Że... No. Przekozak. Jeszcze? A jak podchodzisz do łydek? Jakby... Ile razy w tygodniu na przykład trenujesz? Co drugi trening. Do pożywy.
co do sama, ja ci powiem, że właśnie powiedziałeś postać. I ja wiem, co ty masz na myśli, ale fajnie mi zawsze wchodzi do głowy takie rozwinięcie, tak jakby dodanie czegoś, bo niektórzy właśnie mówią, że to jest postać. Mhm. Bo postać możemy rozumieć dwuznacznie. Ty postać rozumiesz jako jego personę. Tak, jako twór jakby, nie? Znaczy właśnie... personę w sensie jako jego osobę. No, no, no. A niektórzy mogą zrozumieć postać jako granie. Aha, nie, nie, a nie, mi się właśnie to podoba, że nie, on na pewno nie gra. Nie, 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 nie gra. Nie, on jest nie, po prostu takim rzemieślnikiem, tak. Który tu przychodzi i też niektórzy mówią, on ma odpowiedzialność, bo ma dużo wyświetleń. Co ty? On robi to, co kocha i nie, nikomu nie on mówi, że przecież nie mówi ci, masz robić tak, tylko ja robię tak, ty spróbuj coś dla siebie i znajdź drogę dla siebie. No i dawaj. Jestem obok. Sam robisz. Oddychaj. Luźno. Jeszcze jeden, też radę, jeszcze jeden, pomogę lekko. Hop. Sam, okej. Okay. Dobra. No i pięknie. Jest. Dawaj. Sam. Tak jest. Okej, okay, dropniesz miarko. Tutaj kręcisz. Miarko? Kręcisz bajkę. Nie w tamtym miejscu, to na 150. Tak jest. Okej, okay, na 100. 5, tak, 6, tak. Zajebista ta maszyna jest. Ogólnie maszyny na maniaku są przekozackie. Także jakby ktoś chciał, zapraszamy, jak będziecie w Białymstoku. Dawaj, raz, sam. Jeszcze jeden, barki. O, teraz klata w górę pięknie. Tak jest, jeszcze jeden, też radę. I zrobimy dropika. Jop, cyk, sam, tak. Powoli. Dobra. Tutaj problemem w tej maszynie jest to, że jak już jesteś większy, to nie możesz rzucić nijak, bo jak rzucisz, to możesz sobie kuku zrobić. Sam. Jeszcze jeden. To nie jest tak, że jestem chujowy z matmy, tylko po prostu do czterech. Okej, okay, powoli opuszczam, opuszczam. Dobra, wychodź. Jeszcze jeden. Wyciągniesz mi tylko. Proszę. Dziękuję. Dobra. Czyli pompa jest już dobra. Dawaj. Dawaj. Dobra, teraz lekko pomogę i opuszczaj sam wolny. Tak? I powoli opuszczamy. I lekko pomogę i powoli opuszczaj. Jeszcze jeden, pomogę powoli. Powoli opuszczaj, ja mocno pomogę. Dawaj, mocno i powoli opuszczaj. Powolutku i wstajemy powoli. Dawaj. Dobra, jeszcze jeden. Okej. Opuszczamy? Dobra. No, także piękna seria. Wiesz, na zasadzie musisz robić wolne ciężary. No, akurat ja w niektórych po prostu nie mogę. To nie jest tak, że ja nie chcę. Tak. Ja bym z miłą chęcią porobił wyciskanie na płaskiej. No. Z miłą chęcią, bo lubiłem kiedyś to ćwiczenie, ale nijak się nie przekładało. Okay. Na tej zasadzie, że no, ten obojczyk mi tak ucieka, no, że no nie mogę. No. Wiesz, przyjdźmy na plecy, spoko. No. Wiesz, możemy plecy sobie pomachać. I też wiosła robiłem co? Mam chyba nagranie, że robiłem, no wyglądało to jakbym... RDA, no, ale... Znaczy nie aż tak, bo okay, powiem ci mocno zarzucane, ale 230 prawie w wiośle na 6 powtórzeń. I wiesz, i myślisz, okej, zajebisty ciężar, fajnie. No ale patrzysz na te plecy i one nie są takie, jak trzeba. Dokładnie. To możesz lekko? Jasne, oczywiście. Ten nadgarstek, proszę. Dobrze.
Zaraz ci wytłumaczę dlaczego. Okej. Okay. Dawaj. Okej. Okay. Już wam tłumaczę, bo Kacper mógł tego nie wiedzieć, bo to nie jest maszyna, na której on ćwiczy. Popatrzcie, ta maszyna tutaj jest ruchoma. I jak pomagasz tu, to widzicie, co się z rączką dzieje? Okej. Okay. Kacper mógł tego nie wiedzieć, no bo wiadome, ale ona lata. No, no, no. I jak pomagasz za nadgarstki, to pomagasz sam ruch. Dawaj. Jest tu obok. Sam. Jeszcze jeden. I powolutku opuszczamy, jak najwolniej teraz. Uważaj, żeby, wiesz, żeby nic nie naciągnąć. Czekaj, może najpierw, wiesz, jedną? Będę trzymał? Trzymam? Okej, okay, i powolutku. Klasa, dziękuję ci bardzo. Dobra. Jest. Cześć, dawaj. Mów jak mam pomóc, dawaj. Tłumaczę co do DC Stretch, bo będziemy w ostatniej serii, po prostu jak skończysz już, to zostajesz w rozciągnięciu. Okay. I to jest jeszcze dodatkowe dobicie mięśnia w innej tak naprawdę płaszczyźnie, czyli tutaj na zasadzie trzymasz tyle, ile dasz radę, okay, ale nie przeciągasz ani nie ten. Jasne. Też ciężar nie może być za duży, jasne, no bo wiadomo, jeżeli mięsień jest już mocno obrażony, że tak to nazwę, obrażony, Boże, damaged. O Jezu, zniszczony. To blisko jest do kontuzji, ale wiesz, o co mi chodzi. Nie wiem, o co ci chodzi. Po prostu i wtedy starasz się utrzymać, ile wlezie. Dawaj. To jest ten DC stretch, właśnie. Dawaj. Klapka, ci podziękuję. O tak. Puh. Jak będziesz rozciągał, staraj się trzymać barki w dół już. Puh. Cały czas. Jak już wiesz, będziesz w DC stretch. Okej, okay, i teraz już DC stretch, bo już okay, było, żebyś nie wiesz. Okej, okay, trzymaj i oddychaj sobie. Oddychaj. Jak już będzie ciężko, to powoli odłóż. Jak chcesz którąś rękę przytrzymał, to mów. Jest dobrze. Trzymaj. Barki w dół. Cyce w górę. Dumnie, klatka w górę. Rozciągamy. O. Ok, odłóż. Jeszcze, dawaj. Tak. No co? Jeszcze trzy, dwa, jeszcze jeden, dawaj, i jeszcze jeden, ostatni, mocno, hop, okej, okay, pięknie. Oj. Trochę napumpowałem. Trzy, dwa i jeden. Oszukaj trochę nawet. Okej. Okay. Dobra. Jaką partię lubisz najbardziej ćwiczyć? Proszę? Jaką partię lubisz najbardziej ćwiczyć? Klatkę, ale to ze względu na to, że mam chyba nie po prostu najsilniejszą, ze względu na to, że wiesz jak to jest. Doceniamy tego, czego, znaczy jakby bardziej doceniamy tego, co nam odebrano i nie mamy. Na przykład jak robię plecy po 16 serii tygodniowo, to wiadomo, że robię je w bardzo dużej objętości, często, więc ten trening jest taki w cudzysłowie żmudny, chociaż kocham. A jeżeli brakuje mi tej klatki, bo wiesz, nie mam czegoś takiego, że zrobię sobie 8-10 serii roboczych, tylko te 4, no to jednak ten trening klatki jest dla mnie czymś takim, wiesz. Ale też zauważyłem, że osoby, które na przykład
lubią daną partię, to pierwsza rzecz, a drugie, że bardzo łatwo się z nią łączą, no to wiadomo, że mają ją najlepszą. Tak, tak. Jeżeli tak. Ty masz, widzisz, lubisz ćwiczyć klatę i do tego mówisz, że jest najsilniejsza, tak. No to jakoś te neurony, wiesz, muszą tak. być na tyle połączone, że no, ona się szybciej rozwija. Oczywiście. Ja tak samo nogi na przykład, no, uwielbiam ćwiczyć, bardzo szybko się u mnie regenerują, okay. Nawet jeżeli je naprawdę dowalę, ale jeżeli będę je ciągle ćwiczył... No. Tak jest, dawaj. No właśnie. Zrobimy sobie teraz krucyfiksy. Skupimy się na do pięciu na koniec. I tak, już nie będziemy robili serii rozgrzewkowych. Bicepsy są już rozgrzane. Zresztą pracowały przy klatce. Więc idziemy. Trening push, zrobiliśmy klata, barki, teraz tricepsy. Powiem wam, że uwielbiam przyjechać w nowe miejsce, zwłaszcza do ludzi z takim doświadczeniem, wiedzą. Zawsze można się czegoś fajnego nauczyć, a że jestem bardzo pokornym gościem, to cierpliwie słucham i staram się po prostu z dnia na dzień być coraz lepszy, więc bardzo dziękuję Dawidowi za możliwość potrenowania z nim. No i mam nadzieję, że sprostałem twoim oczekiwaniom. Tak, naprawdę. Niewiele osób potrafi pomagać, a to jest ważne w treningu, żeby nie przeszkadzać pomagając. Tak. To jest bardzo, 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 bardzo istotne. Dziękuję w ogóle, że odwiedziłeś mnie i że miałem opcję, możliwość, przyjemność bycia twoim w sumie gościem, mimo że to ty przyjechałeś do mnie, ale gościem na waszym kanale. Także zostawcie tam suba, komentarz i łapkę. I piszcie w komentarzach, kogo następnego chcielibyście zobaczyć, a ty kogo z polskiej sceny byś zobaczył w takim odcinku treningowym? Kogo z polskiej sceny? Roberta Piotrkowicza, żeby ci poprowadził trening. To zapraszamy pana Roberta już teraz i odezwiemy się. A jakby nie ze sceny, prywatnej. To z chęcią bym zobaczył, ale nie wiem, czy to jest do zrobienia. Pudziana na treningu kulturystycznym. Zróbmy to. Bardzo dziękuję. Tego wam życzę. Trzymajcie się mocno.